A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 20 werset. Powrót współczujący ojciec. Prawdopodobnie jest to najbardziej znana przypowieść w Biblii. Opowiada o pewnym synu, który zażądał od ojca, by ten wypłacił część majątności mu przypadającej, po czym ów syn wybrał się w drogę. Jego mottem było byle odejść od domu daleko. Na początku wydaje się, że dobrze mu się powodzi, wyjechał do dalekiego kraju, wiódł życie bez ograniczeń i roztrwonił przy tym majątek. Nagle jednak nastał głód w kraju, pieniądze skończyły się, zaczął cierpieć niedostatek. Jego ostatnią próbą, aby utrzymać się na wodzie, było paść świnie. Stało się jednak coś jeszcze gorszego. Nawet zapłata za tę brudną robotę skończyła się. Teraz? Ale dlaczego dopiero teraz? Przyszedł mu na myśl rodzinny dom. Czyż robotnikom ojca nie wiedzie się lepiej niż jemu, synowi? Zatem postanowił wrócić do ojca. Odpowiednie wyznanie już sformułował. Ojcze, zgrzeszyłem. Ojcze, zgrzeszyłem. Tych słów Bóg oczekuje od każdego człowieka. Jednak zanim jeszcze marnotrawny syn dotarł do ojca i zanim wypowiedział swoje przeprosiny, wyczekujące oko ojca już go odkryło. Do głębi wzruszony oczekiwanym powrotem syna, w łachmanach wychudzonego i jego smutnym spojrzeniem ojciec wybiega mu naprzeciw. My wszyscy przypominamy tego samowolnego syna, który w pierwszym rzędzie szukał własnych korzyści, nie patrząc na skutki, jakie to za sobą przyniesie. Natomiast postać ojca w tej przypowieści wskazuje nam dobitnie na wiecznego Boga, który nie wymusza na nas czynienia swojej woli. W zamian za to czeka z otwartymi ramionami, abyśmy do niego zawrócili i powiedzieli mu, że zgrzeszyliśmy. On pragnie nam wybaczyć.